A ty wiesz, co jak to Rysio dzisiaj powiedział, że no on po tej politechnice w sumie jest to, on powinien się nie bać pewnych rzeczy, takie coś jak czytać SMS-y. On mówi, że o jak SMS przyjdzie, to ja od razu odwalam. Ja mówię, ale czasem przeczytasz. Czasem przeczytam, ale mi się nie chce, odwalam. No ale po Politechnice Warszawskiej, ale to już jest człowiek starej daty. On też ma sztuczne zęby. No sztuczne zęby, mój drogi, to już 40-latkowie mają. No takie, ja nic nie mówię, ale dlatego, że już on jest facet wiekowy, przecież dawno tę Politechnikę skończył. Znaczyłam ci, że 3-latki mają głównicę. A ja milion razy ci to mówiłam, że warto się dać nagrać i potem popatrzeć, jak to wygląda, jak to słychać, jak ciebie ludzie widzą, bo to jest bardzo praktyczne. No to więc jak do mnie przychodzili i to przemówienie 5-minutowe siostra czy brat miała wygłosić, no to do mnie przychodziła na próbę, jak to będzie. No to ja patrzę, ją poprawiam i dzięki temu, że ona była u mnie na próbie, no to same plusy miała jako ocenę i nie miała tremy sama. Dobrze to wyszło, taki Andrzejek ze mną chodził, on tutaj na Znicza mieszka koło tego całego Rogera. Tak, a to jest w Aninie przecież. Tutaj w Warszawie, no to po prostu on tak słabo mówił, tak niewyraźnie, no to jak ze mną chodził, to zawsze co sekunda jakieś tam próbne miał przemówienie 5-minutowe, no szczególnie wtedy, kiedy naprawdę miał coś wygłosić przed zborem. I bardzo dużo się poprawił, bardzo się poprawił. Natomiast ci, którzy się, na przykład Mareczek, to on by nigdy nie chciał no wygłosić, to chyba się ze wstydu jakoś tak. No bo on się jąka. Nieleczono.